Halo, halo, Robert 100 Natural Bodybuilding. Witam Was z powrotem. Wow, well, zobaczcie na te rysuneczki tutaj. Dzisiejszy temat był podrzucony przez jednego z moich, że tak zwanych podglądaczy. Jeden tutaj pan zasugerował, że można pić alkohol, to się będzie żyło 100 lat. Wywoła to moje oburzenie. I, bo wiadomo powszechnie, że alkohol jest szkodliwy, ale to nie tak do końca jest. Dzięki panu Marcinowi otworzyłem oczy na alkohol. Alkohol to jest dobra rzecz. Lecz przy skulturystyce mamy troszeczkę inne zasady. Alkohol można wykorzystać, ale trzeba z nim uważać. Oto ten mój rysuneczek. Alkohol a kulturystyka. Mamy tutaj, co mamy tutaj narysowane? Od razu widzicie, że to, co zostało tutaj narysowane, dowodzi, że nie jestem dobrym rysownikiem. Więc mamy dwa typy budów ciała. Tak, jedna jest szczupła, prawda? Tu mamy człowieczka, a druga jest silna budowa ciała, grubokoścista, to też mamy człowieczka, prawda? Mój portal jest o tym, jak się dobrze czuć, jak dobrze wyglądać. Jest to portal nie dla zaawansowanych wielkich kulturystów, tylko dla takich normalnych sobie człowieczków jak ja albo wy. Z piwem trzeba uważać, jak już widzimy. Tu mamy takiego człowieczka, on jest szczupły, on może sobie pić dużo piwka. Bardzo dużo sobie może pić piwka i wcale nie będzie gruby, bo ma dobrą przemianę materii. Co może go spotkać? Fałdki na brzuchu. Jeżeli chcemy dobrze wyglądać, to już nie wyglądamy, bo to wygląda komicznie. Gościu jest szczupły i ma takie fałdeczki sobie. Za dużo piwka, za dużo piwka. Jeżeli zaczniemy ćwiczyć, będziecie stosować się do moich porad, albo macie swoje doświadczenie, możemy wyglądać tak, czyli fałdki zamieniamy sobie na kostkę. Płaską klateczkę zamieniamy sobie na kwadratową. Piękną, twardą. Więc musimy ograniczyć piwko. Mało piwka, pamiętajcie, mi się wydaje, jednodziennie to jest ekstremalne, maksymalnie to, co możemy wypić. Najlepiej by było bezalkoholowe. Więc wiem o tym, że sporo z Was ma taki problem, bo to jest fajnie, jak się ma małe fałdki, ale jak się pojawią większe, to wtedy ciężko jest. Dlatego mój trening został tak napisany, żeby biec, spalić tłuszcz i następnie zbudować mięśnie lub je utrzymać. To jest silna budowa ciała, więc gościu generalnie urodził się z grubymi kośćmi i jest gościu po prostu naturalnie zmasowany, tak? Bo mamy różne budowy ciała. Jest ich o wiele więcej, jak tak spojrzysz na internet, to jest bardzo podstawowe oczywiście. Więc tu mamy człowieczka i on waży dużo, dużo piwka pije i jest wielki. Nie będzie miał może takich fałdeczek, jego otyłość jest jakby rozbita na całe ciało dookoła. Po prostu jest za dużo piwa. Za dużo piwa. Generalnie mówię też o alkoholu, bo co alkohol ma? Alkohol ma puste kalorie. Są one po prostu bezużyteczne i tylko się odkładają. Więc dużo piwka i gościu jest ciężki i ma nadwagę. Trzeba przejść na mało piwka i jednodziennie to jest maksimum, a najlepiej, żeby było bezalkoholowe.
prawda? I pojawi się i kosteczka, i klata się pojawi, i wszystko się pojawi. Także jak będziemy biegali codziennie, pół godzinki, to nie jest dużo, to nie jest dużo. I wykonywali te ćwiczenia, które wcześniej pokazałem, wtedy podbijemy swój taki jakby bilans energetyczny. Będziemy sobie powolutku spalali. Pamiętajcie o tym, że musimy odżywiać się dobrze. Do tego po prostu wrócimy. Co by tu jeszcze powiedzieć na temat piwa? Zapomniałem najważniejsze rzeczy o testosteronie. Gdy mamy dobry poziom testosteronu we krwi, wtedy lepiej się sprawdzamy w naszych związkach. Wiecie, o czym mówię. I nasze mięśnie są twardsze, lepszej jakości. Natomiast gdy pijemy alkohol, niestety alkohol obniża poziom testosteronu we krwi. Co jest złą wiadomością dla nas. Dlatego uważajcie z piwem. Nie wiem, co oni dodają do tego piwa. Jesteśmy bombardowani masą reklam odnośnie piwa. Jak to super faceci, super przystojni, mają pełno przyjaciół i piją do jasnej cholery piwa. Dużej ilości. To jest tylko marketing. Nie wiem, co oni tam dodają, ale w ogóle cały przemysł spożywczy, trzeba na niego uważać. W następnych filmach wam opowiem trochę z punktu mojego doświadczenia. I uważajcie na piwko. Piwko jest fajne i ja w ogóle przepraszam wszystkich, zaatakowałem ten alkohol, ale sam się zaskoczyłem pozytywną cechą alkoholu. Nie wiedziałem o wielu rzeczach. I teraz trochę wam plusów pokażę. Wow! W piwie, co mamy w piwie? Proteiny, przeciwutleniacze, witaminy z grupy B. Ja ze swojego doświadczenia trochę słyszałem i troszeczkę próbowałem. Piwo jest dobre na zakwasy. Więc jak nieumiejętnie wejdziemy w trening za szybko i mieliśmy przerwę, siekną nas potężne zakwasy, że nie możemy przez tydzień nawet nie wstać. Piwo jest dobre na zakwasy. Czasy wypić piwko. One natychmiastowo nam da witaminy z grupy B, przeciwutleniacze i że proteina jest w piwie, jestem w szoku. Wow! Może teraz o minusach piwa, więc jak go nadużyjemy, będzie niestety nadwaga, o czym wcześniej mówiłem na poprzedniej kartce. Zrobi się oponka, możemy wpaść w nadciśnienie i obciążymy wątrobę. Także panowie, jak widzę, jak z Lidla wynoszone są hektolitry piwa. Gościu kupuje. Dobrze, że on kupuje. Mam nadzieję, że oni kupują, że wy też kupujecie, że to jest na tydzień. Tak, ale wiem dobrze o tym, że parę piwek idzie jak woda. Ja bym tyle wody nie potrafił wypić, panowie. Także piwko kupujemy dobrej jakości. Nie znam się na piwie. I możemy sobie wypić od czasu do czasu. Czy ja piję piwo? Piję piwo. Mało piję. Czasami się trafi w lodówce piwo. Wtedy je wypiję. A ponieważ mało piję, szybko mnie te piwo szybko działa na mnie. To jest też podwójna. Nie muszę tyle go kupować. Ale wróćmy dalej do naszego alkoholu. Wino. Wow! Mamy tu 10 punktów. Wino jest dobre na serce, na wzrok, na zęby, na pamięć, na trawienie, rozrzedza krew, zapobiega rakowi, zapobiega cukrzycy, poprawia libido i przedłuża młodość.
dużo tego jest. Wino zawsze było zdrowe. Pamiętajmy o Francuzach. Francuzi piją do każdego posiłku wino. Są narodem, nie tylko oni, bo bodajże Grecy i tak dalej, którzy są narody, którzy mają długowieczność. Grecy chyba przodują w tym. Wino, dobra sprawa. Czerwone wino. Wow! Serce jest bardzo ważne dla nas. Oczywiście resztę też. Rozrzedza krew, to jest bardzo dobre. Nasze żyły nie będą zapchane. Sprawa, co tu jeszcze od strony kulturystyki? Natrawienie. Po prostu jemy dużo, żeby mieć dobre mięśnie, to dobrze sobie winko na trawienie wypić. Libido, to jest dobry temat, bo przed chwilą rozmawiałem o testosteronie, więc super, z tym, że tu się wiąże o to, że rozrzedza krew i po prostu szybciej krew przepływa przez nasze narządy, że tak powiem, to chyba o to tutaj chodzi. Wino ma swoje minusy, obciąża wątrobę, jest przyczyną migren, osteoporozy i nadwagi. Więc dzięki Marcinowi dowiedziałem sam się trochę o alkoholu w kulturystyce i za to mu dziękuję. A natomiast jeżeli chodzi o ogólną populację, to właśnie mamy problem z tą ilością, bo wszystko jest dla ludzi. Wszystko jest dla ludzi, ale musi być wszystko z umiarem. Musi być zbalansowane. Także, jak chcemy zgubić oponkę albo wagę i zastanawiamy się, co jest przyczyną tego, przecież jemy normalnie, może być właśnie nadmierna konsumpcja alkoholu, a przede wszystkim piwa. Ja zauważam po sobie, że jak wypiję piwo, od razu mu brzuch wywala. Może wątrobę, nie mam pojęcia. Dlatego ja, jak już piję, to piję mało. Wow, dziękuję Wam, że jesteście ze mną, bo jak patrzę statystyki, zaglądacie na te filmy, co prawda nie komentujecie, ale widzę, że jest zainteresowanie, że ludzie chcą dobrze wyglądać i chcą dobrze się czuć. I to by było na tyle dzisiaj. W następnym filmie może przejdę do, jeżeli nie zapomnę, do przerwy w ćwiczeniach. To dziękuję za uwagę i możecie czekać na następny film. Do widzenia.